Drodzy Państwo, od jakiegoś czasu pokazuję Państwu narzędzia symulacji dynamicznej i dzisiaj chciałbym też jeszcze jedną prezentację Państwu pokazać. Być może pomyślałem, że im więcej przykładów Państwu zaprezentuję, tym może bardziej zachęcę Was do testowania czy próby własnych sił przy analizie mechanizmów od strony jak gdyby dynamicznej. Dlatego dzisiaj zajmiemy się może takim oto modelem fotela samochodowego, czy mechanizmu fotela samochodowego. A czym się zainteresujemy? Przede wszystkim chcielibyśmy sprawdzić, jak będzie działał mechanizm elektrycznego podnoszenia wysokości fotela. Do tego celu musimy przejść do środowiska symulacji dynamicznej. Domyślnie program, jak Państwo wiecie, pokazywałem w poprzednich prezentacjach, przekształca nam wiązania wiązania zespołów w połączenia symulacji dynamicznej. W naszym przypadku akurat to się nie zostało zrobione, ponieważ mam tą funkcję wyłączoną. Jeżeli ją włączę, proszę zobaczyć program, wszystkie wiązania zespołu, które wykryje, które pozwalają na ruch, przekształci w odpowiednie połączenia. Ponieważ nasz mechanizm chcielibyśmy w odpowiedni sposób przeanalizować, musimy tutaj dalej wprowadzić pewne modyfikacje czy udoskonalenia tego, co program nam zaproponował. Przede wszystkim mamy tutaj na przykład takie połączenie sferyczne, które tak naprawdę pozwala w tym momencie, daje swobodę mechanizmowi na ruch w różne strony, ale tak naprawdę my chcielibyśmy, żeby program w wygodny sposób mógł łatwiej umożliwić programowi analizę tego połączenia śrubowego, które będzie, czyli zablokujemy stopnie swobody tego połączenia. Proszę zobaczyć, że program automatycznie nam pozwala dla każdego stopnia swobody dostępnego. Mamy odpowiednią zakładkę i załóżmy, że do tego trzeciego stopnia swobody, który mamy tu na modelu, zablokujemy po prostu możliwość ruchu, czyli w tym momencie podczas kręcenia, wkręcania się śruby od silniczka nie będzie powodowało, że ten element będzie nam w jakiś tam sposób biegał na boki. Będzie stanowił jak gdyby sztywniejszą konstrukcję. Z drugiej strony taki sam element mamy, więc powtórzymy tę operację. Też mamy tu wiązanie, połączenie sferyczne i dokładnie to samo musimy zrobić. Odnajdujemy tylko odpowiednie stopień swobody. Włączamy funkcję zablokuj i w tym momencie te elementy zostały zablokowane. Co dalej? No musimy też tutaj troszeczkę poprawić program. Przede wszystkim mamy tutaj taki element, takie połączenie, chyba to będzie to. To jest na silniczku. Oś silniczka, którą tu mamy połączoną z samym silniczkiem. No, tutaj też musimy zmodyfikować to połączenie. Wiemy, że oś się nie będzie przesuwała, więc stopień swobody, translacja zablokujemy. Nie musi być analizowana. I z drugiej strony wiemy, że silnik jest jakby elementem wymuszającym nasz ruch, czyli odpowiedni musimy zdefiniować wymuszenie. Możemy na przykład wymuszenie zdefiniować poprzez edycję momentu obrotowego. Włączyć moment obrotowy i na przykład określić jego stałą wartość na 130 N i określić też na przykład jakieś tłumienie tego momentu, żeby bardziej przybliżyć pracę tego mechanizmu naszych rzeczywistych warunków. Dokładnie to samo możemy zrobić dla drugiego silniczka. Czyli to będzie chyba to połączenie we właściwościach. Tu mamy już tylko jeden stopień swobody, więc tylko blokujemy, a wymuszamy odpowiedni przez stałą wartość moment obrotowy 130 Nm, 0,01 Newtona na sekundę na stopień Newtona milimetra na sekundę na stopień. Zablokujemy odpowiednio tutaj parametry. Co dalej? No brakuje nam jeszcze pewnych wiązań. Przede wszystkim nie mamy połączenia śrubowego. Nie mamy połączeń też tutaj na tych przekładniach ślimakowych.